teraz zapraszam do modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Z polecenia mojego apostoła zwiastuję wam radosną wiadomość. W imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, są wam odpuszczone grzechy, a pokój zmartwychwstałego niech będzie z wami. Amen. Amen. Miły nasz Ojcze Niebieski, szczególnego czynu dokonałeś, Panie, przy nas. Ułaskawiłeś nas. Mogliśmy korzystać z tego szczególnego daru i to, co wynika z zasługi, którą, Panie Jezu, złożyłeś i zdobyłeś dla nas na krzyżu. Dziękujemy, Panie Jezu, za Twoją ofiarę i za to, że Ty, Panie, nas miłujesz, za to, że obdarzasz nas łaską, obdarzasz nas wolnością, za to, że darujesz nam zawsze ten nowy początek i z ufnością, z nadzieją możemy podążać do celu wiary, że możemy pozbyć się tego, co nas obciąża i dajesz nam możliwość, abyśmy mogli, stając się wykonawcami Twojego słowa, wypełniać Twoją wolę, wypełniać Twoje przykazania w ten sposób także, aby następował nasz rozwój, że możemy być podobni do Twojego obrazu, Panie. Dziękujemy za to, że mamy apostołów i głównego apostoła i prosimy, daj mi, Ojcze, szczególne siły i pomocy głównemu apostołowi i apostołom, aby mogli wypełniać to zadanie, które Ty im powierzyłeś, a dla nas, aby to zadanie było wypełniane w pełni z błogosławieństwem, abyśmy mogli zostać przygotowani jako godna oblubienica. Pomóż nam, miły Ojcze, abyśmy mogli także być światłością dla innych, dla siebie nawzajem. Błogosław braci w urzędach, aby mogli być błogosławieństwem dla zborów. Wzbudzaj też jeszcze potrzebne dary urzędu i, miły Ojcze, bądź z każdym Twoim dzieckiem. Pomóż w obciążeniach, w troskach. Pomóż tam, gdzie doskwiera też samotność. Daj zachowanie, w szczególności też przed koronawirusem, jego skutkami. I, miły Ojcze, daj, aby nic nie było w stanie zakłócić nam radości bożonarodzeniowej, abyśmy mogli nie tylko te święta, ale i ten przyszły czas przeżywać w tej światłości, którą Ty nas oświecasz, abyśmy z ufnością, z nadzieją mogli patrzeć na przyszłość, aby to światło i ta światłość, którą Ty, Panie, jesteś, mogła nam wskazywać cel naszej wiary, aby oświetlała drogę wiary, abyśmy pewnie mogli podążać do celu i też wzajemnie siebie wspierać. Miły Ojcze, pomóż nam tu w zborze i w tych zborach, gdzie jest to możliwe, abyśmy mogli godnie obchodzić uroczystość Świętej Wieczerzy. Daj do tego uświęcenie, daj, aby wszyscy przyłączeni mogli poprzez działanie Ducha Świętego także być włączeni i odczuwać w duchu tą wspólnotę i tą szczególną społeczność, radując się, aż będzie nam wolno, Panie, obchodzić uroczystość Świętej Wieczerzy z Tobą w tej wspaniałości, którą Ty przygotowałeś i przewidziałeś dla nas. Prosimy, wysłuchaj naszą modlitwę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I teraz nastąpi uroczystość Świętej Wieczerzy.
teraz nastąpi wyświęcenie chleba i wina. W imię Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego przeznaczam ten chleb i to wino na świętą wieczerzę i wkładam na to raz złożoną, a wiecznie ważną ofiarę Jezusa Chrystusa. Albowiem Pan wziął chleb i wino, a podziękowawszy powiedział: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest krew moja, krew nowego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ilekroć to spożywać będziecie, zwiastujecie śmierć pańską, aż przyjdzie. Czyńcie to na pamiątkę moją. Amen. Amen. Ciało i krew Jezusa za ciebie dane. Amen.